How much? About $80. Okay. How was the fruit size? Wielkość owoców? Good, just good, 75. Because that makes a difference, yes? Bo to jest jakby też duża różnica. You can pick 70 tons with big apples. Możemy zebrać 70 ton bardzo dużych jabłek. Or you can pick 70 tons with small apples. I może być 70 ton drobnych owoców. And that is really important for the amount of flower buds of next year. I to akurat ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o pąki kwiatowe na kolejny rok. I think that you said 80 tons? Mówił pan 80, tak? On this tree is an It is more or less the average crop of the Retiona Prince from his orchard. Okay. So I think that 70 tons is a very high production. Myślę, for this kind of tree. Że na tego typu drzewka, tak czy siak, to jest bardzo wysoki plon. Very good production. Bardzo dobry plon. So if I look at the flower buds. I teraz jeżeli spojrzę na pąki kwiatowe. Not all will be flower buds. Może nie wszędzie, nie wszystkie będą to kwiatowe. But anyway, those short Ale zwróćcie uwagę, na pewno na tych krótkich, na tych strzałkach, tak, jednorocznych. Will be flower buds. Na końcach są zawsze pąki kwiatowe. So I'm not afraid about here is too less flower buds. W tej kwaterze nie obawiam się, że pąków kwiatowych jest za mało. Perhaps probably we have to spray with bromelain during flowering time. Zapewne podczas kwitnienia będziemy stosować bromalinę. And perhaps later on with regalis we will see. Być może będziemy też to wspomagać regalisem w późniejszym okresie. But not huge amount of flower buds. Pąków kwiatowych może nie jest bardzo dużo. But there are flower buds. Ale są pąki kwiatowe. These are not flower buds. To nie są kwiatowe. This is one. Tu jest jeden. This is not. Tutaj nie. Only here. Tylko tutaj. Perhaps here. Być może tutaj. Okay, there are flower buds. Są. Okay. Znajdują się pąki. If you have an orchard on which from which you think I've not very lot of flower buds. Jeżeli macie taki sad, taką kwaterę, gdzie nie macie pewności, albo nawet myślicie, że widzicie, że tych pąków jest mało. You still have to prune your top of the trees. To górę drzewa zawsze tniemy. Otherwise your trees will get uncontrollable the year after. Ponieważ w przeciwnym razie za rok nie da się tego generalnie opanować. Perhaps you prune a little bit less. Może będziemy cięli mniej. Because you want to spare as much flower buds as possible. Bo będziemy chcieli oszczędzić jak największą liczbę pąków kwiatowych. But you have to prune. Ale ciąć trzeba. Okay. We click. Skracamy na klik. And przewodnik. This tree has reached his final height. To drzewo dorosło do docelowej wysokości. That means the normal standard click. To oznacza, że przedłużenie przewodnika skracamy na taki standardowy klik. 3 to 5 centimeters. Czyli zostawiając 3 do 5 centymetrów jednorocznego przedłużenia. And a centimeter in Poland should be as long as a centimeter in Holland. I centymetr w Polsce powinien mierzyć tyle samo co centymetr w Holandii. Sometimes I think you have very long centimeters. Czasami mam wrażenie, że te centymetry w Polsce są bardzo długie. Because I see very long clicks. Bo te kliki są czasami bardzo długie. Not everything is bigger in Poland. Nie wszystko w Polsce jest większe. Perhaps the beers. Whatever. Może piwo jest większe. Okay, this is not good. To nam nie pasuje. I clicked. I take out the competitor. Czyli tak, skróciłem na klik przewodnik, usunąłem konkurencję. Then I take out perhaps the branches I don't want. Usuwam gałąź, która jest tutaj za gruba, która mi nie pasuje na tej wysokości. This perhaps that's finished. Gotowe. With Jonagold. W przypadku Jonagoldów. This part is finished now. Yes? Jakby ta część na tym drzewku jest skończona. I click. Skracam przewodnik na klik. Konkurencja. Out the wrong things. To mi nie pasuje. Make stops. Zostawiam zawsze czopy. Okay. This has all flower buds. Na końcach tutaj są pąki kwiatowe. Don't do this. Dlatego nie będę robił tak. Don't do that. Ani tak. Because I want both flower buds there. Chcę zachować obydwa te pąki kwiatowe. I can do this things. Mogę w ten sposób ciąć. But then I get perhaps too big Yonagold. Ale wtedy ten Yonagold może być za gruby. And the time you could sell big Yonagold to Russia is over. A czasy, kiedy duże Yonagoldy się sprzedawały do Rosji, się skończyły. Yes. So, this is a 1, 2, 3, 4 years old branch. Gałązka 4-letnia. It still produces flower buds. Są na niej pąki kwiatowe. Not a lot, but still produces. Nie za dużo, może, ale są. I can take it out. Mogę ją usunąć.
But I also can say in a year with some less flower buds. Ale mogę również powiedzieć tak, w roku, w którym mam mniej pąków kwiatowych na drzewie, I leave it, to ją zostawię. And I click. I zrobię klik. Because it is horizontal or hanging. Ponieważ ona już jest przygięta poniżej poziomu. If I don't click, jeżeli nie przyciąłbym jej na klik, this branch will get this long, this to za rok będzie nie tutaj. By clicking, poprzez przycięcie na klik, keep the branch in this place. Jakby utrzymujemy gałąź w tej przestrzeni dla niej przewidzianej. I told you with Gala the side wood must not be much longer than my sekator. Przy Gali mówiliśmy, że rozgałęzienia boczne nie powinny być dłuższe niż mój sekator. But for Yonagold and Mutsu, ale w przypadku Yonagolda czy Mutsu, the side wood is allowed to be a little bit longer. Te rozgałęzienia boczne mogą być dłuższe. Let's say trochę dłuższe. So one and a half scissor. Powiedzmy półtorej długości sekatora. Okay, you can leave this for your, because one thing is sure, next year he will go out. Oczywiście anyway. Za rok to jest pewne, że my to usuniemy. But this year we leave it for production. Zostawiamy w tym roku na owocowanie. Okay, this is more or less good. This is hanging down. No też jest przygięte, mogę zrobić klik. This I click. Tutaj też mogę zrobić klik. It's too long. To jest za długie. That I click. I click. Yes, this one. This I do in the ring. Tutaj na obrączce. That, oh, this I have to still prune, sorry. Tutaj sobie mogę jeszcze dam do cięcia to drzewko. Here, you decide the length of the branch. Tak, decydujemy jak długo, jak mocno skracamy. So, although there are perhaps less flower buds on this tree. Mimo, że ty... Clicking in the top. To mimo wszystko przewodnik skracam na klik. Still take out completely wrong branch. To mimo wszystko usuwam konkurencję, usuwam te najgorsze gałęzie. Make stops. Zostawiając czopy. To make new branches for the future. Żeby mogły w przyszłości odrastać nowe gałęzie. And that branches I click. A tutaj te gałązki skracam na klik. There are still flower buds. Te przygięte, yes? Tak? Tutaj na tych strzałkach zwróćcie uwagę, są pąki kwiatowe. If you really have very few flower buds. Jeżeli pąków kwiatowych byłoby bardzo mało, you could decide not to click here. To wtedy tego klika nie należy robić. But the danger is then that next year that branches will be so long that you have very difficult trees to prune. Ale jakby, no, z drugiej strony w konsekwencji te pędy w przyszłym roku będą dłuższe i będzie to generalnie trudniejsze do cięcia. Okay. Here I did not prune that. To zostawiłem sobie, tego nie ciąłem. With Yonagold, I don't like the ring pruning. W przypadku Yonagolda tego cięcia na obrączce w zasadzie za bardzo się nie stosuje. It gives enormous big apples. Ponieważ powoduje, że owoce są za grube. Or out. Albo usuwamy. Or perhaps say I do ring pruning, whatever. Albo zupełnie wyjątkowo zrobimy tutaj na obrączkę. Does not look nice. Nie wygląda to dobrze. But there are four big flower ale są cztery grube pąki kwiatowe. If this would have been a year with enormous amount of flower buds. Gdyby to był ten rok, w którym pąków kwiatowych jest bardzo dużo, I would perhaps do a little bit more. Tutaj byśmy może nawet trochę więcej, mocniej cieli. This year, może bardziej szczegółowo cieli. With the flower buds a little bit less. Ale przy trochę mniejszej liczbie pąków kwiatowych, tak jak jest tutaj w tym roku, I do a little bit less fine tuning. Robimy trochę mniej tego szczegółowego cięcia. Okay, go to the other side.